Okej. Czyli trzeba będzie się teraz pozbyć tych oto tutaj. No. To już wiemy, co będziemy robić. Po prostu musimy się tych oto pojazdów tutaj pozbyć. Ich jest chyba trzy tylko. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, już się dymią, już się dymią. Dobra, elegancko. Zapomniałem, że jest ten ostatni upgrade do Vulcan Fury, więc prawie o nim zapomniałem, nie żeby coś. Więc trzeba się teraz towarzystwa pozbyć. Dobra, jeszcze jeden. Dawaj, dawaj mnie go. Dawaj, dawaj. Trzeba zrobić, żeby się dymił. Frajer jeden. Dawaj, 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 dawaj. Dym się, dym się. Dokładnie. Elegancko. Ale żeśmy się szybko ich pozbyli, ja pierdziule. Dobra, myślę, że nie będzie to żadną tą The best defense, dokładnie. Myślę, że to nie będzie żadna tajemnica, że z tą misją nie miałem żadnych problemów za dzieciaka, tak więc myślę, że sobie daruję to przechwalanie się i idźmy po prostu do góry. Zobaczmy, co tam będzie miało miejsce zaraz. Nice moves, my boy. You're the best man we've got to lead an expedition into the catacombs. Please, please, let us not be too hasty. Are you sure you want this dark ego freak contaminating the hallowed halls of our glorious precursors? I should lead the expedition myself. We're tired of your scheming, Vigor. I've got the answer you're looking for. My precursor monks have given me the knowledge to turn on the planetary defense grid. If you beg me to do so. Jack's always gotten us through thick and thin. I'm with him. Here, here! You washed up, Vegan! Vigor! It's Vigor, you idiot! Whatever! Count Vigor, I hereby dissolve the city council and strip you of your title, command, and all privileges. Now get out of my sight. What? How dare you! I offered you mercy, but now you will all burn in the precursor fires of creation! I swear it. That was one hell of an attack wave. We can't continue to repel such large assaults forever. That floating war factory has got to be shut down. The problem is, the factory is shielded and has gate codes on every access point. Most old Keiji door ciphers were kept hidden in the main system at the power room. If you can break into the system, you may be able to unlock the war factory doors to get inside. Onan says the eco-grid in the power room could help you. But to open the old power room, you must find the junction box in the sewer. Personally, I think you're crazy to go down there. But, good luck. Kurcze pieczone. No dobra, no to co tutaj wam mogę powiedzieć? Vigor przyszedł, coś tam popierdolił sobie, no i Ashi się wkurwiła i wszystkich wyjebała z tego całego ugrupowania, które tutaj mamy. Ashi z kolei też dopowiedziała, że chce, aby ta fabryka robotów w powietrzu została zniszczona, o której wspominała.
Więc będziemy musieli się tam dostać. No ale nie mamy kodów, które pozwolą nam się tam dostać. Ale jest jedyna nadzieja. Otóż w Power Roomie można by coś ala takiej odblokować do bramy. Ale żeby nie dostać się do Power Roomu, to będziemy musieli dostać się... będziemy musieli zrobić jeszcze coś innego. I wiem, że jest to strasznie skomplikowane, ale zaraz zobaczycie, o co chodzi. Swoją drogą, Wigger również się coś tam bełkotał do siebie, ale no raczej nikt go nie słucha, no bo kto kurwa by Wigera słuchał, no proszę was. Tak więc on sobie coś tam popierdolił, a my idziemy robić to, co mamy zrobić. Tak, lecimy do Power Roomu w zasadzie. A raczej do kanału, żeby odblokować coś, żeby potem Power Room odblokować. Bo kto wie, może tam na nas jakaś niespodzianka będzie czekać. Tak więc schodzimy. Trochę innym wyjściem teraz idziemy. Znaczy innym zejściem. Kurde, muszę pranie zaraz wywiesić. Miałem to zrobić jakiś czas temu, aż się skończy prać, ale... Dobra, to można zrobić tutaj zaraz pauzę. Nie ma problemu. Są rzeczy niestety ważne i ważniejsze, moi drodzy. Zapominam ciągle, że jest ten zielony gaz tutaj rozprzestrzeniany. A to jest takie triggerujące, bo to łatwo można się pomylić. I to też łatwo będzie cię kosztowało utraty zdrowia, tak więc no niestety. Gdzieś ktoś kiedyś mi powiedział takiego, że za błędy trzeba płacić. Gdzieś takie coś usłyszałem, ale nie pamiętam od kogo. Nie zapominajmy oczywiście o tym, że mamy jeszcze Light Jacka, ale ja wolę go jak najwięcej sobie ten zostawić. O, KM jest ten offline albo online. Nie zdążyłem przeczytać, sorry. A więc pozdrawiam KM, jeżeli będziesz to oglądał. O ile będziesz to oglądał. O, teraz jesteś offline. To jest kurde fajna nawet misyjka. Nie jest ona jakoś za długa, jest całkiem, wydaje mi się, przyjemna. Tym bardziej jak mamy te wszystkie upgrade'y. Tak więc nie powinien być żaden problem. Kurde, KM to się zdecydować nie może. Raz jest online, raz jest offline. Kurde, hopie, weź się zdecyduj, czy ty chcesz siedzieć na tym playaku, czy nie. No to możemy mieć malutki problem. No ale z tym, co ja tutaj mam, to proszę was, co to jest za problem? No ale płyniemy w dół. Aha. No to świetnie. Ta muzyka troszeczkę mnie przeraziła, nie żeby coś. Bo przez chwilę myślałem, że tu jakby się odpali zaraz jakaś cutscenka, gdzie żeśmy dali dupy trochę. A się okazuje, że jednak nie, więc trochę się wystraszyłem. O, gra nam tutaj oczywiście przypomina, że możemy nurkować. Spoko, gra, nie musisz mi przypominać. Ja doskonale wiem, co robię. Ja sobie tych olejemy gości, bo po co mamy się z nimi, kurde, szarpać. My lecimy odblokowywać, co trzeba.
elegancko. No i power room zostało odblokowane. I co teraz? Teraz możemy stąd iść już chyba, nie? Ta, możemy stąd iść. Elegancko. Ty, no i power room jest bardzo blisko swoją drogą. A, bo my z innej strony żeśmy wyszli. Switcherro! Fajnie! Remember this place? I sure miss good old Vin. Yeah, he was a good guy. A bit crazy. Hey, who you calling crazy? I can't help it if the world is out to get me. Vin! Wait a minute. Is that you? Yeah, it's me. Well, actually, no, it's not. I'm a multi-layered, hyperlinking, digimimic, bioconstruct, superclocked, mega-memory construct, baby. Did you understand a word he said? When the city was overrun by metalheads, before they got to me, I dumped my brain into the eco grid. Everything's great now. Those monsters can't get me in here. Or can they? Listen, Vin, I'm happy you're whatever you are, but right now I need to get into the war factory, but the doors are sealed. We think the code to open the doors is hidden in this system. It is. Really? Positive. Can you get it for us? Negative. Why not? Because if you have half a brain cycle, you'd know that those access codes are guarded by the central system. Ancient and nasty circuits in there. Even we bit brains can't nibble around there without getting our butts erased. Just get us close. Oh, sure, yeah. It's your death. If you fail, I can always use a companion in here. All of the fun we'll have. Let's hope. Oh, God, let's hope. It doesn't come to that. When I put you into the system, the main security will slam down hard. It'll be up to you to beat the system and get out, or get eco-zapped for good. You check some? Okay, Vin baby! Jack me in! Wait for it, wait for it. Okay, input! Game on! Tak, moi drodzy, jak widzicie, Vin żyje. No może nie do końca, bo przed śmiercią w Jacku 2 wziął cząsteczkę swojego mózgu i ją wrzucił do komputera, co pozwalało mu na życie jako hologram. Tak więc jak widzicie, Vin teraz jest przedstawiony jako postać hologramu. No i teraz czas na minigierkę, która... O Jezus Maria, za młodu sprawiała mi tyle problemu. To jest kurde Daxter Pack, nie? Ona była taka irytująca, że to jest szok, nie? W ogóle X-em możemy przyspieszać dla osób, które nie wiedziały, więc taka też malutka, drobna ciekawostka. Więc trzeba uważać na te czerwone lasery. No i przy okazji nie być trafionym, co w teorii brzmi fajnie, w praktyce natomiast ech. No właśnie widzicie, co się dzieje, no nie? Tak więc naprawdę trzeba uważać i... Kurczę pieczone, no... No nie możemy, no nie możemy, no robić czegoś takiego, no. No! It's looking bad. Będąc z wami szczery, nie pamiętam, o co chodziło w... Kurwa mać. Chyba będziemy musieli te wszystkie żółte rzeczy, które się będą pojawiać, te takie, nie wiem... Nie powiedziałbym, że to są reflektory, ani jakieś generatory, po prostu będziemy musieli to aktywować, to coś. I przy okazji uważając na to gówno, co tutaj się bawi w tego Pac-Mana z nami. Zasrane. Dobra, ile jeszcze tego będziemy musieli zbierać?
Nie to, że coś, ale ja nie pamiętam za bardzo, więc dlatego się pytam, no nie? Bo jestem po prostu ciekaw. No z czystej po prostu ciekawości się pytam już. A nie z jakiejś złośliwości, jakby ktoś tutaj chciał mnie oczernić. Kurwa, no trzy! Do chuja! Ile? O! Elegancko, to trzeba było zrobić. Nie! No nie! Trzeba było w taki sposób punkty zebrać! A ja dałem dupy! Dupy! I wszystko, cały misterny plan w piździec poszedł. A idźcie, kurde. Damy radę, raz jeszcze to powtórzyć. No nie, nie uda się, kurde. A było tak blisko. Ja pierdziule. Naraz, spadaj tam na dół. Nikt cię nie lubi, fuj. Jesteś brzydki. Got the cipher. Great work, Jack. Just got the info beamed here. That cipher key will unlock the war factory doors. We'll get on it right away and get back to you. Listen, Ben, we've got things to do, but we'll keep in touch. We promise. No mamy chip, który był dla nas bardzo niezmiernie potrzebny. Tak więc, moi kochani, w tym właśnie oto momencie, żeśmy zrobili wszystko w Haven City, tak więc możemy się z Haven City w końcu ewakuować i lecieć do Spargus City, dlatego że tutaj już nic ciekawego dla nas nie będzie. Możemy teraz skupić się na misjach w Spargus City. Aczkolwiek nie wiem, czy jakąkolwiek teraz zaczniemy, bo szczerze powiedziawszy, bardzo czuję już zmęczenie, powiem wam szczerze. I chyba zaryzykuję stwierdzenie, że ja tutaj na dzisiaj skończę. Tylko dolecę do Spargus City, zobaczymy ile będziemy mieli procent gry. Tak więc, let's go! Lecimy stąd. Sayonara, Haven City. Jesteśmy w Spargus. Zobaczymy. Nie chcę nic obiecywać. Siemano, Spargus, dawno cię nie widziałem. Turning the sand. Scanner show a few new artifact sightings. You two up for some rough riding? Sure. I can race with the best of them. Good. Take the vehicle and bring us back some booty. You know the drill. Get to the artifacts first and they're yours to claim. Wastelander right. Go get them! No, więc Sieg w tym czasie, kiedy my żeśmy byli w Haven City, to on tutaj majsterkował trochę przy autach. I tak jak powiedział bardzo w sumie mądrą rzecz. Ponieważ teraz mamy misję z artefaktami, no nie? I powiedział coś takiego, że w sumie prawa Wastelanderów, czyli nasze, bo jesteśmy przecież w Spargus City, są takie, że to co znajdziemy to już jest nasze. Tak więc, no bardzo fajna sprawa, nie powiem, że nie. Przyznam szczerze, że teraz patrząc na tę misję z pojazdem, to nawet trochę bardziej przychylnie na nie patrzę. Dlatego, że w sumie dawno ich nie było i to powiem szczerze, że mi się nawet mi się podoba. Jest to na swój sposób urocze, nie powiem, że nie. Przy okazji troszeczkę pozabijamy trochę przeciwników. Może nie urocze, ale fajne po prostu, no kurwa, nazywajmy rzeczy po imieniu. A i swoją drogą mam 67% gry, tak więc moi kochani, ponad połowa gry już za nami. Kurde, ten Jack trójkę naprawdę jest krótki w porównaniu do dwójki. O. I R2 możemy sobie boostować elegancko. Musiałem sobie poprzypominać, bo dawno kurde nie osiadałem tych pojazdów.
Bo ostatni raz to było w pierwszej sesji. Jaki rush, tylko raz. A nie rush. Rush B, kurde. Chociaż mówię, za niedługo pewnie będę kończył tę sesję, bo troszeczkę zaczynam odczuwać zmęczenie. Tu już w ogóle w grze się ciemno zrobiło. A to, co chciałem nagrać, to się udało perfekcyjnie, więc teraz tylko zostaje kolejna sesja z Kroka. No i ten. No i 40 Wings. O, dzisiaj w ogóle debiut pierwszego odcinka z 40 Wings, kiedy to nagrywam. A przypomnę, dla osób ciekawskich, nagrywam to 3 lipca. Nagrywam to 3 lipca o prawie 20. A zacząłem sesję koło 16 coś, chwilę po 16, więc... Trzecia godzina sesji już leci. Czyli wyjdzie z tego jakieś 8 odcinków. Kurwa mać. I wszystko od zera, no kurde. Dobra, jestem z powrotem. Jestem z powrotem, moi drodzy. Teraz trzeba tutaj na dół zjechać. Dokładnie tak. A nie tak, jak ja wtedy od góry chciałem to zrobić. No nie było to mądre za bardzo z mojej strony, to muszę przyznać. Kurde, głos mi powoli wysiada, powiem wam szczerze. Trzecia godzina nagrania mi głos wysiada. Oj nie, to jest znak, że trzeba za niedługo kończyć. Dobra. Nie gadajmy ciągle o tym końcu, skupmy się teraz na misji. To jest bardzo fajna misja. W sumie nie jest ona jakoś specjalnie trudna, bo polega ona tylko na tym, że zbieramy te artefakty, tak więc... No w gwoli ścisłości jest ona dosyć prosta. Jakby nie patrzeć. Jedyne, na co musimy uważać, to oczywiście na maruderów, którzy nas tutaj atakują. A tak to... Hulaj dusza, że tak powiem. Mam nadzieję, że w te 30 sekund uda mi się tam dostać. Bo trochę byłby smutek, gdyby się nie udało. No właśnie. I cała misja od zera. Kurwa mać. Za takie łatwe błędy. Oj kurde, ta nieszczęsna skarpa. Ten zawalony most zasrany, który spowodował, że... No, zginąłem przez własną głupotę. O Jezus Maria. Dobra, lecimy z koksem. Nie ma, kurde, płaczu. Gramy, no bo jak nie my, to kto? Kurczę pieczone, ale powiem wam szczerze, że wyczuwam niedługo finał tej serii. Ja wiem, że niedawno zacząłem tę serię. O, siema bio. Elegancko, siemano, pozdrawiando. Coś naprawdę mi się wydaje, że kurde. Jeszcze jedna sesja i naprawdę będzie koniec tej serii. Szkoda trochę. No ale to tylko pokazuje, że Jack Trójka jest stosunkowo krótszy niż dwójeczka. I to w cholerę krótszy jest. Kurde, no. Ja pierdzielę, no nie gadaj, że ja tyle czasu. No nie. Jedziesz! Kurde, zasrane gówno mnie zablokowało. Zasrany krzaczor, czy nie wiem, co to kurwa było. Dobra, nie powiedziałbym, że to jest krzaczor. Zdecydowanie. Dobra, zjedziemy tutaj od dołu, tutaj podjedziemy do góry. Oj, tak, dokładnie tak. O. Doskonale, o to chodziło. No nie gadaj. Dobra, teraz w dół. Szybko. Dam radę? No nie gadaj. Fuck, kuźwa. Dobra, wiecie co?
Nie lubię tak czegoś takiego robić. Sprawdźmy, ile mamy procent gry. 67. No to jest i tak sporo. To nawet jest chyba więcej niż oczekiwałem trochę. Słuchajcie, na dzisiaj kończymy zabawę. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję po więcej. Zalecam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Jack 3 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć, Żółwik z wami i do następnego razu.